Wielumskie obchody 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się naturalnie od okolicznościowej mszy świętej, którą jak zawsze odprawiono w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Dziękujemy za żołnierzy, za tych wszystkich niezłomnych, którzy musieli wiele wycierpieć w Oświęcimiu, Katyniu, skutej lodem Syberii i wielu innych miejscach. Dziękujemy za błogosławionego księdza Jerzego Popiełusza i za wszystkich powstańców walczących na różnych frontach, byśmy dziś mogli żyć w swojej i wolnej ojczyźnie. Po jej zakończeniu uczestnicy uroczystości zatrzymali się również pod pomnikiem Jana Pawła II, gdzie złożono okolicznościowe wiązanki kwiatów, ale też śpiewano pieśni. To obowiązkowy punkt niepodległościowych uroczystości w Wieluniu. Za naród Boga. Następnie wraz z pocztami sztandarowymi przemarszowano na plac Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się druga część obchodów Święta Niepodległości. Polską drogę do wolności w krótkim rysie historycznym przedstawił dyrektor Wieluńskiego Muzeum. Trzy różne organizmy, zniewolone i kształtowane na swój sposób przez zaborców, musiały być scalone w jedno państwo. Aby myśleć o utrzymaniu niepodległości, należało z ogromną determinacją łączyć wielonarodowościowe i wielowyznaniowe państwa. Aby rozwijać się, należało zadbać o tereny uprzemysłowione zasobami naturalnymi na Śląsku oraz zabezpieczać granice zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie. Nie zabrakło również okolicznościowych przemówień. Czym jest dla nas wolność, proszę Państwa? Oczywiście o wolności padło bardzo wiele słów, padło wiele definicji, natomiast moim zdaniem bardzo ważne słowa o wolności napisał w roku 1994 poeta pieśniarz Marek Grechuta. Bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las. Półtora wieku walk krwawych nieraz i ofiarnych znalazło swój triumf w dniu dzisiejszym. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej, ciężkiej nocy cierpień. Te słowa orędzia marszałka Józefa Piłsudskiego wygłoszone podczas otwarcia Sejmu Ustawodawczego pokazują nam drogę, jaką musiał przejść naród w marszu po niepodległość. Bez znajomości historii, bez szacunku dla jej wydarzeń i bohaterów nie jesteśmy w stanie zbudować patriotycznego społeczeństwa. Warszawie 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazuje Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich. To oznacza powrót wolnej Polski, uwieńczenie ponad wiekowej polskiej drogi do niepodległości. Drogi krwawej,
drogi legionów kampanii napoleońskiej, drogi poprzez wielkie powstania, wiosnę ludów, drogi pierwszej kadrowej, ale był to marsz po wolną Polskę, marsz Polaków, których scalił patriotyzm. Polski patriotyzm. Pod tablicą marszałka Józefa Piłsudskiego oraz tablicą ku czci Wielunian, którzy zginęli za wolność Polski w latach 1914-1921, władze miasta, powiatu, kombatanci i zaproszeni goście złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów. Święto ustanowiono, przypomnijmy, w 1937 roku na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Które proszę słońce każda w swoją stronę. Wolność brzmi, jak na dosy ludzi śpiew, którzy wolność chcą zdobyć na obronę. Zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokojnej szereg.